Skoro tu jesteś, to pewnie zastanawiasz się, czym jest to całe SCP, SCP, albo skąd wzięła się ta cała fundacja i czemu jest taka popularna, a także, czy SCP istnieją naprawdę? Zacznijmy od początku. Fundacja SCP, a w zasadzie SCP Wiki, to witryna pisarska na platformie Wikidot, poświęcona twórczemu pisaniu o uniwersum tytułowej fundacji. Fundacja sama w sobie natomiast jest fikcyjną organizacją, której zadaniem jest chronienie ludzkości przed światem anomalnym. Jej motto to Secure, Contain, Protect – zabezpieczać, przechowywać, chronić. W tym celu autorzy na SCP Wiki tworzą listy tzw. obiektów SCP, numerowanych od SCP-001, idąc w górę aż po SCP-4999, a już niedługo otwarta zostanie kolejna seria obiektów, zaczynająca się od numeru SCP-5000. Pisarze, odpowiednio trzymając się reguł, przyrządzają opis danego obiektu, stworzenia, zjawiska bądź wydarzenia, a potem dodają do niego odpowiednie dodatki, takie jak sposoby na przechowywanie go lub historię powstania. Raporty obiektów SCP i opowiadania osadzone w ich świecie od początku oscylowały wokół klimatu horroru, jednak po tylu latach na SCP Wiki znajdziemy nie tylko straszne historie, ale i luźniejsze opowiadania, niektóre zakrawające o komedię. Mówię tu o tylu latach, jednak konkretnie chodzi mi tu o prawie 13 lat, bowiem oryginalny pomysł na stronę fikcyjnej fundacji powstał w roku 2007 na forum 4chan przez post o SCP-173, rzeźbie, która porusza się, gdy nikt się na nią nie patrzy i ukręca kark nieuważnym osobom. Z 4chana zaś ostatecznie 19 lipca 2008 roku pomysł ten został przeniesiony na platformę Wikidot przez użytkownika Fritz Willy. Od tamtego czasu świat fundacji się rozwijał, a oryginalna angielska strona została poszerzona o zagraniczne filie, m.in. francuską, rosyjską, chińską czy naszą rodzimą polską, założoną w 2012 roku, w którym to też powstała gra SCP Containment Breach, czyli najpopularniejsza gra komputerowa o tematyce SCP, w której to wcielamy się w postać więźnia fundacji, członka personelu klasy D, czyli klasy przeznaczonej do testów na obiektach SCP i podczas wyłomu przechowawczego próbujemy uciec z placówki fundacji, napotykając po drodze najbardziej znane niebezpieczne obiekty SCP. Od 2012 roku minęło jednak sporo czasu i na chwilę obecną raporty SCP mają zupełnie inny charakter. Ze zwykłych strasznych stworków zmieniły się w chwytające za serce historie bądź horrory, które przebijają zwykłe straszydła i sięgają do najmroczniejszych zakamarków twojego umysłu. Same założenia świata Fundacji SCP są dość proste i przystępne dla każdego, kto chciałby dołączyć do zabawy. Fundacja jest zimną organizacją, która przechowuje i przeprowadza badania na anomaliach, tyle wiemy. Jej doktorzy i naukowcy sporządzają przy tym schematyczne raporty. Są one podzielone na serie, po 1000 artykułów na jedną, co daje nam na chwilę obecną aż 5 serii z oryginalnej filii SCP, pisane nieprzerwanie od 2008 roku. Każdy bowiem może zarejestrować się na platformie Wikidot i dołączyć do projektu, aby naszkicować i napisać swój własny obiekt SCP, albo jakąkolwiek pracę w uniwersum. Jak to zrobić? Postaram się poświęcić temu osobny szczegółowy materiał bądź całą serię. Wracając do zimnej schematyczności raportów, typowy raport SCP posiada następujące sekcje. Identyfikator, czyli numer SCP, na przykład SCP-173. Może się on różnić w zależności od filii, na której występuje. Na przykład polskie raporty z polskiej listy mają rozszerzenie SCP-PL-173, a niemieckie z niemieckiej listy SCP-DE-173. Rozszerzenie identyfikatora może też oznaczać to, że obiekt jest zrozumiany, na przykład SCP-173-X, explained, wyjaśnione, albo jest obiektem o charakterze żartobliwym i nie należy go brać na poważnie. Na przykład SCP-173-J, od joke, żart. Dalej mamy klasę obiektu, czyli wyznacznik tego, jak trudno go zabezpieczyć, a co za tym idzie, jakie zagrożenie stwarza dla ludzkości. Podstawowe klasy obiektu sprowadzają się do trzech klas. Bezpieczne, czyli takie, które łatwo zabezpieczyć, Euclid, czyli takie, które sprawia problemy w zabezpieczeniu, i Keter, czyli takie, którego praktycznie nie da się zabezpieczyć. Istnieje wiele klas niestandardowych i dodatkowych, jednak omówiłem je w innym filmie. Po klasie mamy specjalne czynności przechowawcze, czyli poradnik, jak przechowuje się dany obiekt SCP, bądź jak należałoby go przechowywać, gdyby go zabezpieczono. Następnie opis, czyli szczegółowe informacje na temat tego, czym jest obiekt i jakie anomalne właściwości posiada. I na koniec dodatki, czyli często i gęsto prawdziwe źródło informacji na temat tego, co się dzieje z obiektem. Mogą to być przesłuchania, dodatkowe dokumenty czy logi testowe. Cokolwiek to jest, ubogaca raport o coś niestandardowego. Jednakże najlepsze skipy, a skip to w slangu pisarzy fundacji inna nazwa skrótowca SCP, a także nazwa serii na moim kanale tyczącej się SCP, szybko, krótko i przejrzyście, czyli wszystko o fundacji SCP.
Tak więc najlepsze skipy wyłamują się tym schematom i tworzą coś niestandardowego, jak pokręcona historia SCP-3999, bądź grają na tych schematach, jak robi to SCP-3001, przekazując historię w długich logach uwięzionego w innym wymiarze doktora. Czy SCP-4205, który przedstawiony jest w formie interaktywnego terminalu z notatkami badacza. Ale oprócz zimnego schematu raportów, Fundacja SCP to rozwinięty świat, opisywany choćby w sekcji opowiadań, nawiązujących do skipów bądź doktorów Fundacji, czyli często i gęsto głównych postaci większości historii. Ci najpopularniejsi doktorzy zyskali sławę w tak zwanym okresie LOL Fundacji, czyli mało poważnej części opowiadań SCP, w których na porządku dziennym były zabawy z najgroźniejszymi obiektami, czy tworzenie wszechpotężnych postaci mogących zrobić wszystko. Administracja wiki SCP szybko jednak się opamiętała, a raporty wróciły do aktualnej formy i jakości. Jednak historie o sławetnych bohaterach tworzone są nadal, a starszy personel, bo takie miano otrzymały właśnie najbardziej znane i starsze stażem postaci, znany jest prawie każdemu. Praca doktorów nie obyłaby się jednak bez wsparcia, którym są dla nich Mobile Task Forces, MTF, czyli mobilne formacje operacyjne, MFO, bo tak się o nich u nas mówi. Są to specjalne grupy tworzone przez fundacje, najlepsi z najlepszych, wyzywani tylko w ostateczności, a w ich skład wchodzą specjaliści do przechowywania SCP bądź ich pozyskiwania. Często są oddziałami zbrojnymi, ale mogą być też hakerami, lekarzami, czy po prostu osobami, które znają się na danej dziedzinie nauki. Historia Fundacji zanotowała też próby utworzenia eksperymentalnych formacji, w których skład wchodziły obiekty SCP. Konkretnie mówię tutaj o MFO Omega-7, Puszka Pandory, do którego zatrudniono SCP-076, Able, który był wręcz chodzącą maszyną do zabijania. Na podstawie historii Puszki Pandory, tragicznym incydencie i późniejszej reaktywacji projektu pod postacią MFO Alpha-9, Nowa Nadzieja, stworzono cały kanon opowiadań o nazwie Resurrection. Kanony zaś to zbiory opowiadań i raportów SCP, które łączą się w jeden obraz świata Fundacji, jedną narrację. Powszechnie mówi się bowiem, że uniwersum Fundacji SCP nie ma kanonu. Niektóre informacje bywają sprzeczne, a niektóre brzmią zbyt irracjonalnie, by przyjąć je do wiadomości. Dlatego na wiki SCP prawdą jest to, co przyjmiesz za prawdę. Nikt nie może ci wcisnąć, że któreś opowiadanie jest tym jedynym słusznym, bo on tak mówi. Tak więc na wiki SCP znajdziemy kanon o tym, jak Fundacja przestała być tajna i świat anomalny został ujawniony całemu światu, kanon o wielkich potworach wychodzących z oceanu i niszczących ludzkość, kanon o tym, jak śmierć przestała istnieć, a także kanon o tym, jak jeden z doktorów Fundacji skończył z członkiem utkniętym w butelce po wodzie. Tak, na podstawie tego czegoś powstało 10 opowiadań, o dziwo mają one sens i są przekomiczne. Są jednak rzeczy, których podważyć nie wypada, bo są integralną częścią uniwersum, takie jak klasy obiektów, występowanie MFO, bądź tzw. Rady Nadzorców, Rady O5, która sprawuje pieczę nad wszelkimi sprawami Fundacji wyższego szczebla. Składa się ona z 13 członków, których tożsamości nie są nikomu znane, a dokument o nich samych zawiera sprzeczne informacje i różne wersje ich danych osobowych. Najpewniej sami posiadają anomalne zdolności i pozwalają sobie momentami na więcej swobody co do zasad. Mimo wszystko jednak zarządzają poważną organizacją i to od nich często zależą losy świata. Muszą być przygotowani na każdy z tak zwanych scenariuszy klasy K, o których mam osobny film, czyli scenariusze końca świata w różnych wydaniach i różnych liniach czasu. Natomiast gdy naszemu światu nie zagraża żadna z tysięcy wersji końca świata, Fundacja musi stawić czoła innym organizacjom, które również są zaangażowane w świat anomalny. Uniwersum SCP jest bowiem bogate w inne grupy, które często i gęsto bywają wrogo do niej nastawione. Przykładowymi grupami na równi z Fundacją są Uzbrojona Rebelia Chaosu, Zbuntowana Ręka Węża, Praworządna Globalna Koalicja Okultystyczna, Fanatyczny Kościół Zepsutego Boga i Walczący z Nim Kult Sarkistów, albo Artystyczni Arui Kuliet. Świat Fundacji cały czas się powiększa i moim zadaniem jest go wam przedstawić w jak najlepszej formie, poszerzać świadomość o nim i promować działanie pisarzy, zarówno tych zagranicznych, jak i polskich. Teraz już wiesz, czym jest Fundacja SCP, więc pozostaje ci tylko zagłębić się w jej uniwersum i przeczytać bądź posłuchać o jej niewiarygodnych historiach. W tym celu, jeśli uważasz, że jestem odpowiednią osobą do tego, zerknij w zakładkę playlisty na moim kanale i poszukaj czegoś dla siebie. Playlista ze serią Skip jest najbardziej uniwersalna na start, a jeśli chcesz posłuchać po prostu dłuższych wersji raportów, zajrzyj do playlisty Raporty SCP. Jest ich dużo, są treściwe i przyjemnie się ich słucha w tle. Dodatkowo możesz zostawić pozytywną ocenę pod tym filmem i zasubskrybować ten kanał, to mi naprawdę bardzo pomoże, a także proszę Cię, udostępnij ten film osobom zainteresowanym, ponieważ zależy mi na tym, aby ludzie mogli się dowiedzieć o wspaniałych dokonaniach autorów Fundacji, ale przede wszystkim, by szerzyć odpowiednie tłumaczenie tego tematu i nie spłycaniu go. Tak czy inaczej, dziękuję Ci serdecznie za poświęcony mi czas. To było wszystko, co powinieneś wiedzieć o Fundacji SCP na start. Ja mam na imię Pio, do zobaczenia kiedyś.